rówieśnicy muzyki organowej oraz parafianie z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Ludwikowie w niedzielę 21 grudnia wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu. Tego dnia poświęcono i udostępniono wiernym 23-głosowe organy piszczałkowe, które będą uświetniały liturgię mszy świętej oraz inne uroczystości kościelne. Instrument o wartości 3 nowych Mercedesów został sprowadzony z Niemiec dzięki hojności parafian i darczyńców oraz ponownie złożony w kościele na Ludwikowie. Jego rekonstrukcja trwała od sierpnia bieżącego roku, a zakończyła się zaledwie kilka dni temu. To był mój pomysł, moje marzenie i pragnienie, żeby w naszym kościele były organy piszczałkowe. Kiedy zapowiadałem tę inwestycję, tak może w cudzysłowie nieopatrznie powiedziałem, że chciałbym, żeby na moim pogrzebie zagrały organy piszczałkowe. Mam nadzieję, że jeszcze będę ich długo, długo słuchał z woli Bożej. Ile tych piszczałek w tych organach mieści się? Piszczałek jest 1576 chyba. Brzmienie? Piękne, cudowne. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz usłyszymy nasze organy w koncertach organowych, które mam nadzieję będą organizowane w naszej parafii, bo trzeba ten instrument wykorzystać. Niech on po prostu pięknie brzmi, bo warto. To jest piękna muzyka i na pewno znajdą się chętni, którzy zagrają na tych organach, a ja o to się już będę starał. Będę też również prosił władze naszego miasta i powiatu, żeby także włączyły się w prezentację tej kultury gry na organach i muzyki organowej. Inauguracyjny koncert pokazał niemal wszystkie możliwości nowych organów. Utwory Bacha, ale i wielu innych kompozytorów organowych zagrał Andrzej Guziak, organmistrz z Kościeliska koło Zakopanego. Dzisiejszy koncert był dla mnie prawdziwą radością, gdyż jest to oddanie do użytku instrumentu o wielkich możliwościach akustycznych, muzycznych, dynamicznych, mającego ogromne możliwości. Można na tym instrumencie grać cały szereg literatury. I gdy zobaczyłem instrument, gdy zaproponowano mi go, że jest taka szansa, aby przenieść go do Tomaszowa, powiedziałem sobie od razu, to jest to, ponieważ instrument zbudowany jest z bardzo dobrego materiału. Może nie pierwszej nowości, jeżeli chodzi o nowinki takie techniczne, bo jest to instrument elektropneumatyczny. My aktualnie preferujemy instrumenty mechaniczne. Niemniej jednak jego wartość muzyczna jest jeszcze bardzo duża i myślę, że jeszcze wiele lat pięknych ma on przed sobą. Budowie instrumentu jeszcze sprzyja wspaniała atmosfera, jaką ksiądz proboszcz nam tutaj zapewnił. Także będę zawsze bardzo mile wspominał Tomaszów Mazowiecki i myślę, że jeszcze wiele pięknych chwil nas będzie łączyło. Organy w ludwikowskim kościele, choć używane, mogą służyć parafianom jeszcze przez wiele długich lat, pod warunkiem, że będą odpowiednio konserwowane i strojone. Nie można poprzestać na tym, że instrument się wybudowało i potem przez 30 lat nic się z nim nie dzieje, a wielu ludzi tak podchodzi do tej sprawy. To jest tak jak samochód, jeździmy systematycznie na przeglądy i uważamy, że to jest rzecz normalna, bo tak ma być i tak samo powinno być z organami. Instrument powinien być systematycznie przeglądany, a wówczas stwarza on duże, duże zadowolenie i dla osób, które chodzą do kościoła, bo instrument jest ciągle nastrojony, jest sprawny. Pan organista jest zadowolony i właściwie pieści on nasze uszy. Natomiast nie dochodzimy do takiego momentu, kiedy jest to jedna wielka kakofonia, jest masa dysonansów, nieczystości i słuchanie tego instrumentu dla ludzi przebywających w kościele jest w zasadzie koszmarem. Także pamiętajmy o systematycznych przeglądach. Ja tak dla orientacji powiem, kiedyś montowaliśmy instrument przywieziony z Niemiec, i na jednym z filunków były wpisane strojenia tego instrumentu. I proszę sobie wyobrazić, że instrument ten był strojony 4 razy w roku. 4 razy w roku, to jest w warunkach polskich rzecz niemal nieosiągalna. Ale
należy wziąć pod uwagę, że przynajmniej dbajmy o niego przynajmniej tak jak o samochód. Przynajmniej raz w roku zróbmy mu jakiś niewielki przegląd. W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele radnych oraz władz miasta i powiatu, a także Państwowej Straży Pożarnej. Nie zabrakło prezydenta Tomaszowa Marcina Witko, który jest miłośnikiem i propagatorem dobrej muzyki. Jako prezydenta miasta bardzo mnie cieszy fakt, że miasto nasze zostało ubogacone o piękny, wysokiej jakości instrument muzyczny. To instrument 23-głosowy, ponad 1500 piszczałek. Spokojnie mogą odbywać się w tym miejscu, w Świątyni na Ludwikowie, koncerty organowe. I mam nadzieję, że dzisiejszy koncert w wykonaniu wykonawcy tego pięknego instrumentu będzie dobrym początkiem na to, aby właśnie i muzyka organowa mogła w Tomaszowie gościć. W większości naszych kościołów są organy mechaniczne, elektroniczne, powiedzmy sobie w ten sposób, tak, nagłośniane nagłośnieniem głośnikowym. Natomiast to jest instrument jak najbardziej naturalny i aż serce rośnie, że takie instrumenty pojawiają się w naszym mieście. Chyba jest to w tej chwili najlepszy instrument w Tomaszowie Mazowieckim.